Rodzina szukała go w zakładach karnych w Nowym Targu, Nowym Sączu i Krakowie. W końcu okazało się, że przebywa w więzieniu w Tarnowie. Historię wybitnego polskiego skoczka narciarskiego Bronisława Czecha opowiemy w szkole podstawowej w Pleśnej, której jest patronem. Niewątpliwie, jeśli chodzi o czasy dwudziestolecia międzywojennego, postacią, która zapisała się na stałe na kartach historii polskiego sportu, był Bronisław Czech. Dlaczego, opowiemy troszeczkę później. Na razie przenieśmy się do czasów jego dzieciństwa i młodości, bo to właśnie wtedy zrodziła się jego miłość do nart. Bronisław Czech, człowiek wielu pasji, znakomity sportowiec, narciarz, taternik. A cóż o nim możemy tak o dzieciństwie? Urodził się w samym środku lata, w Zakopanem w 1908 roku. Nie był on rdzennym góralem, takim z dziada pradziada, gdyż jako pierwszy do Zakopanego przybył jego ojciec Józef. Później zamieszkał w małej drewnianym domku w chatce ze swoją żoną Stanisławą, gdzie wspólnie wychowywali dzieci. Dzieci państwa Czechów od najmłodszych lat obserwowały pasję, jaką rozwijał tato, zajmował się kolarstwem. Można przyjąć, że wtedy Bronisław Czech został zapisany do Szkoły Ludowej Męskiej w Zakopanem. Po jej ukończeniu uczęszczał do prywatnego gimnazjum. Jednak później przez kłopoty finansowe rodziny musiał z tego gimnazjum zrezygnować. Pasję do nart, wydaje mi się, że tak jak większość dzieci mieszkającym w Zakopanem, no, przejął z swojego otoczenia, tam gdzie mieszkał, prawda? Te dzieci nie były tak wyposażone w sprzęt, jak obecnie mamy. Bronisław Czech, tak samo jak inne dzieci, konstruował sobie samodzielnie narty drewniane. Jak pisze biografka o Bronisławie Czechu, dla niego takim najważniejszym i najgłośniejszym rokiem był rok 1920. W tymże to właśnie roku Bronisław Czech na pożyczanych nartach od swojego brata wziął udział w zawodach narciarskich, z których to później wrócił już we własnych wygranych nartach. Jakie najważniejsze osiągnięcia możemy zapisać na koncie Bronisława Czecha? Bronisław Czech to przede wszystkim świetny sportowiec. Pochodził z Zakopanego, więc naturalnym jest, że jego wielką miłością było narciarstwo i góry. Już w wieku 12 lat miał swój pierwszy sukces w ważnym dla Polaków w 1920 roku. Jak już wcześniej wspomniałam, miał wtedy zaledwie 12 lat. Nie posiadał nawet własnych nart, a wystartował na nartach swojego starszego brata Władka. Natomiast było warto, gdyż to właśnie narty były główną nagrodą w konkursie. Bronisław był 25 razy mistrzem Polski w narciarstwie. Ponadto trzykrotnie reprezentował Polskę na olimpiadach. W St. Moritz w 1928 roku, w Lake Place w 1932, Garmisch-Partenkirchen w 1938 roku. Dwukrotnie zajął drugie miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego. A co my robimy, aby być godnym swojego patrona? W naszej szkole funkcjonują klasy sportowe o profilach piłki nożnej i badmintona, gdzie nasi uczniowie mają świetne wyniki w konkursach na różnym szczeblu. Bierzemy udział w konkursach lekkoatletycznych, gdzie również mamy dobre wyniki, nawet na szczeblu wojewódzkim. W naszej gminie organizowane są dwa duże konkursy w biegach. Bieg Pogórza Pleśna i Bieg Zwycięzców upamiętniających bohaterskich legionistów
Polski. A jeśli chodzi o narty, to jeśli tylko pozwala nam na to pogoda, organizowane są wyjazdy na narty i gminny konkurs w narciarstwie zjazdowym o Puchar Wójta. Co ciekawe, nie tylko narty, ale też inne dyscypliny sportowe. Bronisław Czech uprawiał lekko atletykę i uzyskał najwyższą klasę pilotażu jako pilot szybowców. Grał doskonale w ping-ponga, Bronek był ratownikiem TOPR. Bronisław Czech miał również duszę artystyczną. Sport nie przyćmiewał mu całego świata. Może dzięki mamie, która była hafciarką, odziedziczył zamiłowanie do sztuki. Najbardziej lubił malować na szkle motywy tatrzańskiej przyrody, górali i zbójników. Lubił też rzeźbić. Prace Bronka znajdują się w Muzeum w Auschwitz, w zbiorach rodzinnych i w Tatrzańskim Muzeum w Zakopane. Zajmował się również muzyką, grał na skrzypcach i akordeonie. Ukochał góry, kochał w ciszę, samotność, lubiał wędrować, stąd rozwinęła się pasja taternictwa. Kiedy brakowało śniegu, to wędrował, więc taternictwo. Kiedy była możliwość, więc zjazdy na nartach. Wśród największych dokonań wymienia tutaj był jest w roku 1929 rok i Bronisław Czech przełomowe takie przejście północną ścianą do Żabiego Konia i to było takie jego jedno z największych dokonań. Koledzy z wypraw Bronka oceniali, opisywali jego łatwość chodzenia po górach, przypisując mu cechę kota, że lekko jak kot. W 1930 roku, podobnie jak wielu innych narciarzy, Bronisław Czech odbył służbę wojskową w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. A po jej zakończeniu złożył dokumenty na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jednak zmienił swoją decyzję, zostając studentem Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 30. jako czynny narciarz Bronek już nie mógł poświęcić tyle czasu na chodzenie dla taternictwu, ile chciał. Mimo to tutaj możemy się pochwalić, że dokonał kilku arcytrudnych przejść. Trzeciego przejścia zachodnią ścianą Łomnicy. Bronek także w 1931 roku był inicjatorem przejścia główną granią Tatr. Niestety ta wyprawa nie została do końca doprowadzona z powodu załamania pogody. Działacz klubu narciarstwa polskiego był trenerem. Zawsze elegancko ubrany, opalony, lubiały się z nim fotografować turystki, na tle w gro zdjęcie właśnie z nartami, na tle górskich widoków. Czech był osobą znaną i szanowaną w Zakopanem. Nic też więc dziwnego, że miał wielu przyjaciół. W latach 30. miał plany ułożenia życia prywatnego, jednak czas wojny pokrzyżował mu te plany. Wybuch II wojny światowej niewątpliwie zmienił życie Bronisława Czecha z tego względu, że znał on bardzo dobrze teren, na którym mieszkał, został między innymi kurierem. Tak, ale zanim do tego doszło, to kiedy wybucha wojna 1 września 1939 roku, Bronek się nie waha i zamierza dołączyć do oddziałów
walczących z wrogiem. Z bratem wyruszają pieszo do Krakowa, żeby stamtąd dostać się na wschód. Jednak 17 września atak Armii Czerwonej. No i rozumieją, że ta szaleńcza wyprawa nie ma już w tym momencie sensu. Wracają, w zasadzie ta ich tułaczka powrotna trwa miesiąc i wracają do Zakopanego, gdzie już na dobre, można powiedzieć, rozgościł się w cudzysłowie okupant. Bronek nie mógł pogodzić się z faktem, że jego kraj, który tylokrotnie z dumą reprezentował, jest teraz pozbawiony niepodległości. Właśnie przystępuje do konspiracji i jednym z jego działań jest przeprowadzanie potrzebujących, czy tych osób, które chciały się przedostać na Węgry, przeprowadzanie przez tak zwaną zieloną granicę. O tej formie jego działalności niewiele wiemy i niewiele też wiedziała rodzina. Znaczy w tamtym czasie praktycznie nie wiedzieli nic. Przytoczę tutaj słowa jego siostrzeńca, który dysponuje wspomnieniami swojej matki, siostrzeńca syna młodszej siostry Bronisława Czecha, Janiny. Działalność kurierska Bronisława była utrzymywana przez niego w wielkiej tajemnicy. Moja mama, Janina, jego młodsza siostra, opowiadała mi, jak w pierwszych miesiącach wojny często znikał z domu i gdy wracał po kilkunastu dniach bardzo zmęczony i głodny, nie chciał powiedzieć, gdzie był. Dopiero po namowach rodziny opowiadał, że wyjeżdżał do Krakowa albo do Warszawy na spotkania z narzeczoną, pseudonim Mucha. Po wojnie okazało się, że w tym czasie Maria Łoza, owa właśnie Mucha, nie spotkała się z nim ani razu. Moja mama ze starszą siostrą Stanisławą zawsze twierdziły, że w tym czasie przechodził przez zieloną granicę i przeprowadzał ludzi na Węgry. Nie mówił o tym, aby uchronić rodzinę przed grożącymi jej konsekwencjami. Po wielu latach, w czasie pobytu mojej mamy w Chicago, gdzie miała wystawę swoich obrazów na szkle, została poproszona do programu telewizji polonijnej, żeby opowiedziała o swoim bracie. Poprosiła wtedy na zakończenie audycji, żeby skontaktowały się z nią osoby, które wiedziały coś na temat konspiracyjnej działalności kurierskiej jej brata. Na ten apel odpowiedział Kazimierz Czarkowski, który oświadczył, że Bronisław Czech po raz pierwszy przeprowadził go na Węgry już w połowie października 1939 roku i że przechodzili razem przez granicę jeszcze dwa razy. Za każdym razem przechodzili przez Muszynę, a na ubrania zakładali białe fartuchy lekarskie. W ostatnim przejściu przez zieloną granicę towarzyszyli im Adam Smoraczewski i Adam Smolakowski. Prawdopodobnie też, jak twierdził Kazimierz Czarkowski, Bronek należał do podziemnej organizacji Orzeł Biały i miał pseudonim Kopacz. O zielonej granicy wspominał także kolega Bronka Marian Wojna Orlewicz, któremu Bronek około dwa tygodnie przed aresztowaniem mówił o planach przeprowadzenia na Węgry dwóch kolegów z Warszawskiego Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje dotyczące jego działalności kurierskiej, jakkolwiek one przyczyniły się do późniejszego aresztowania. Z tym, że to aresztowanie spowodowało inne wydarzenie, inny fakt. Zresztą Bronek spodziewał się aresztowania. Koledzy, przyjaciele, rodzina namawiali go, żeby uciekał, żeby zadbał o swoje bezpieczeństwo. Nie dał się przekonać. Pewnego dnia do domu Czechów, w cudzysłowie można powiedzieć, zawitał gestapowiec. Człowiek znany Bronkowi z wcześniejszych kręgów trenerów narciarskich. Był to Austriak Sepp Rohr. Przyszedł do niego, no można powiedzieć, z propozycją nie do odrzucenia, aby podjął się szkolenia niemieckich narciarzy. Bronek oczywiście kategorycznie odmówił. Rozwścieczyło to gestapowca i dla Czechów było już pewnym wręcz, że ta odmowa spowoduje, będzie miała przykre, bardzo przykre konsekwencje. Tak też się stało i 14 maja 1940 roku gestapo zabiera Bronka. Po brutalnych przesłuchaniach w zakopiańskiej kaźni zwanej Palas zostaje przewieziony właśnie do więzienia w Tarnowie, skąd 14 czerwca zostaje przewieziony razem z 728 więźniami, tym tak zwanym już dzisiaj pierwszym transportem do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Otrzymał tam numer 349 i po morderczej kwarantannie został przydzielony do pracy w stolarni, a później w rzeźbiarni.
wykonywał z drewna kasetki, popielniczki, później także łyżki i buty. Wiosną 1941 roku komendant obozu Hess przyłapał jednego z więźniów na wykonywaniu jakichś szkiców, rysunków i to prawdopodobnie stało się przyczyną zorganizowania na terenie obozu Lager Muzeum. Zaangażowano do pracy w tym obozowym muzeum posiadających jakieś talenty artystyczne więźniów. Jeden aspekt ich działalności to było gromadzenie, segregowanie różnych cennych artystycznie przedmiotów odbieranych więźniom, a druga sprawa to właśnie wykonywanie przez nich różnego typu plastycznych rzeczy. Przede wszystkim były to jakieś portrety nazistowskie, plakaty propagandowe. Dużo wykonywali też pejzaży górskich, szczególnie z okolic Tyrolu czy Bawarii, które to przypominały SS-manom ich rodzinne strony. Już wspomniałam historyka sztuki Agnieszkę Sieracką, która właśnie zajmuje się tym zagadnieniem, jakim było Lager Muzeum. I ona wyjaśnia, czym dla Bronka było to zajęcie w muzeum i ta praca artystyczna. I tak pisze. Dla Bronisława Czecha sztuka była ucieczką od obozowej rzeczywistości. Tak długo jak pracował w Lager Muzeum i malował swoje obrazy na szkle, zachowywał zdrowie i równowagę psychiczną. Całkowicie pochłaniało go malowanie rodzinnych pejzaży, przedstawiających znany mu świat, nasycony wspomnieniami i tęsknotami. Było to szczególnie ważne dla tego człowieka gór, który, jak mówią liczne relacje kolegów, był niesłychanie wrażliwą, zamkniętą w sobie osobą. Sztuka była dla niego jedynym antidotum na obozową rzeczywistość, której nie był w stanie sprostać. Potwierdzeniem tej jego wrażliwości i szukania ucieczki w sztuce, ale i prób jakiejś obrony przed tą straszną sytuacją, w której się znalazł, są również wspomnienia doktora Stanisława Kłodzińskiego, który był współwięźniem Bronka. I te wspomnienia zatytułował Misterium powitania zimy 1941. I bardzo wymownie to brzmi. Listopadowy poranek w Auschwitz. Z nieba spada pierwszy tej zimy śnieg. Więźniowie tłoczą się w blokach, czekając na apel. Jeszcze przez chwilę mogą się uchronić przed przenikliwym chłodem, który czeka na nich na zewnątrz. Nagle z bloku wymyka się więzień, numer 349. Dochodzi do końca placu, blisko obozowych drutów. Zwraca twarz w stronę gór. Jest obserwowany przez strażnika, któremu wydaje się, że oto kolejny więzień chce popełnić samobójstwo, stykając się z drutami pod wysokim napięciem. Nic takiego jednak się nie dzieje. Więzień klęka na idealnie białej pierzynce, która zdążyła pokryć plac. Nabiera pełne ręce śniegu. Płacze. Po chwili wstaje z klęczek i wraca do towarzyszy. Obozowy gong wybija na apel. Niemieckie krzyki, przekleństwa, przemoc. Zaczyna się normalny dzień w Auschwitz. To właśnie Misterium powitania zimy w wykonaniu Bronka. I tak jak już zaznaczyłam, ta możliwość pracy, ale także i przywoływania, możliwość pracy w tym obozowym muzeum i uzewnętrzniania swoich odczuć poprzez malowanie, ale także i próba powrotu, choćby takiego właśnie duchowego powrotu, wyobrażeniowego powrotu do rodzinnych stron, dawała mu możliwość przetrwania. W lutym 1944 roku muzeum zaprzestaje działalności. I jest to, można powiedzieć, taka też równia pochyła, jeżeli chodzi o zdrowie, samopoczucie Bronka. Gaśnie w oczach. Nie ma możliwości już tej ucieczki w sztukę. I chociaż w listach przysyłanych do domu pisze, że wszystko dobrze. Czy pani Czechowa w to wierzyła? Można wątpić, bo w pamięci rodziny pozostaje taka scena jeszcze sprzed wojny, kiedy mama zaniepokojona
pomysłami wspinaczkowymi Bronka, lęka się o jego zdrowie i jego życie, słyszę od niego takie słowa. Niech się mama nie martwi, nie boi. Umarłbym, gdyby mnie uwięzili i nie pozwolili chodzić. Góry wołają. I te góry wołały do końca, bo w ostatnim liście przysłanym do domu z 22 maja 1944 roku pisze: w Zakopanem musi być na pewno piękna wiosna. Bronek umiera parę dni po tym, 5 czerwca 1944 roku. Świadkiem jego śmierci jest wybitny rzeźbiarz Ksawery Dunikowski i w ten sposób opisuje, wspomina moment śmierci Bronka. Razem przebywaliśmy w szpitalu. Zmarł nagle, przy mnie, na udar serca, bez boleści. Wzruszający był moment jego zgonu. Siedzieliśmy w oknie. Piękny, słoneczny dzień. Przed naszym barakiem na placu obozowali Cyganie. Grali bez przerwy na instrumentach rozmaite, wesołe utwory muzyczne. Dowiedziawszy się od nas o nagłym zgonie pana Bronisława, przerwali granie i za chwilę zagrali marsz żałobny Chopin. Bronek został pośmiertnie odznaczany wieloma odznaczeniami państwowymi, sportowymi, a jego symboliczny grób znajduje się na starym cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Jest też patronem kilkunastu szkół, oczywiście między innymi naszej. A w 2008 roku, setną rocznicę urodzin, kompleks średniej Krokwi, skoczni średniej Krokwi otrzymał jego imię. We Władysławowie też w Alei Gwiazd Sportu odsłonięto jego gwiazdę. Prawdziwi bohaterowie umierają młodo. To fakt. Bronek zakończył swoje życie mając 36 lat. Jednak pamięć o nim nie dała się zabić ani poprzez obozowe tortury, ani poprzez śmierć. Pamięć ta okazała się silniejsza i stało się to jego największym zwycięstwem. Jest wciąż w naszej pamięci. Bronek, patriota. Bronek bohater, Bronek mistrz nart, Bronek malarz, muzyk, poeta, Bronek szalony młody człowiek, taternik, a także brawurowy pilot szybowcowy. W czasach, gdy współczesna młodzież szuka autorytetów, wzorców do naśladowania, postać Bronisława Czecha nabiera szerszego wymiaru. Ma ogromne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia i dla młodzieży, która szuka wzorców, szuka autorytetów. To te wartości, jak odwaga, brawura i życie z pasją, a także, co najważniejsze chyba, jego postawa kierująca młodych ku patriotyzmowi, ku ukochaniu ojczyzny jest teraz niesamowicie ważna, bo wciąż potrzebni są patrioci. Od 1977 roku nasza szkoła jako patrona ma Bronisława Czecha. Szczycimy się tym patronem i te wartości, o których mówiłam, które wymieniłam, odzwierciedlają się w naszym hymnie.
Tak. Zbliżamy się do 45-lecia nadania szkole imienia. Bieżący rok szkolny poświęcimy przybliżeniu tym dzieciom, które dopiero do szkoły przyjdą, bądź tym, którym się może te wiadomości zatarły, sylwetki Bronisława Czecha. Samorząd szkolny zaplanował takie szeroko zakrojone działania w tym zakresie, oczywiście na różnych poziomach dopasowane do możliwości naszych dzieci. W 2022 właśnie ta 45. rocznica nadania szkole imienia będzie przez nas świętowana, a korzystając z okazji serdecznie Państwa zapraszamy. Podczas II wojny światowej losy Bronisława Czecha podzieliło wielu młodych, utalentowanych polskich sportowców. Oglądając skoki narciarskie, pamiętajmy szczególnie o tych zawodnikach, którzy jeszcze przed czasami Małgoszomani osiągali naprawdę znakomite wyniki.